Dzisiaj jest dalszy ciąg, bo to są o służbach specjalnych Bizancjum. Poprzednio wykład był o służbach specjalnych Imperium Rzymskiego. I trochę na początek powiem właśnie o tym Imperium Rzymskim, dlatego że z jednej strony Bizancjum było zupełnie inne, a z drugiej strony było jak gdyby kontynuacją, jeśli chodzi o służby Rzymu. Imperium Romanum wierzyło w potęgę, sprawność, zdyscyplinowanie, wyszkolenie swoich legionów, swojej wielkiej machiny wojennej i w związku z czym lekceważyło znaczenie uzyskiwania i przetwarzania informacji, o czym żeśmy mówili na poprzednim wykładzie. Wywiad zagraniczny w zasadzie był tylko płytki. Pozostawiony dowódcą garnizonów pogranicznych, a kontrwywiad był szczątkowy, bo kto by w gruncie rzeczy chciał porwać się na Imperium Rzymskie. Nie było, że tak powiem, odważnych. Świadectwem tego lekceważenia są dwa fakty z historii starożytnego Rzymu, o których kiedyś wiedział każdy gimnazjalista, który miał maturę, a nawet jeszcze jak nie zdał matury, to też wiedział. Pierwsze, że to gęsi kapitolińskie, słynne, ostrzegły, że Galowie podchodzą pod Kapitol i będą lada chwila nocą szturmować. Gęsi, a nie rozpoznanie. Gęsi, a nie zwiadowcy. Gęsi, a nie wiedza o tym, że jakiś wróg się czai. A drugie, to jest, streszcza się ten fakt w okrzyku. Hannibal ante portas. Hannibal pod bramami. Hannibal podszedł pod Rzym i dopiero wtedy zorientowano się, że on już prawie przeszedł całe Włochy. Bo od góry się to dalej. No. Wobec dlaczego? Mściło się w obu przypadkach, mściło się lekceważenie wywiadu. Natomiast w Rzymie starożytnym rozbudowane były służby bezpieczeństwa wewnętrznego. Przy czym niemal każdy liczący się polityk, czyli senator, tworzył prywatną służbę szpiegującą rywali. Ta mnogość prywatnych służb sprawiała, że w czasach republiki nie powstała żadna centralna służba państwowa kontrwywiadowcza. Z bardzo prostego powodu. Każda frakcja w Senacie obawiała się, że inna frakcja rywalizująca przejmie kontrolę nad taką centralnym kontrwywiadem. No i zdominują, jak rywale zdominują kontrwywiad, to wszyscy będą, mamy dzisiejsze czasy, będą podsłuchiwać, podpatrywać, sprawdzać korespondencję i tak dalej, bo nic się nie zmieni. Zmienia się tylko i wyłącznie technika, chociaż trzeba przyznać, że na przykład już w takim starożytnym Rzymie, owszem, zachowała się notatka, że jednemu budującemu swój pałac architekt zaproponował, że mu zbuduje pałac tak, iż będzie tam pomieszczenie, w którym będzie mógł swobodnie rozmawiać, albo nie będzie żadnej możliwości dokonania podsłuchu i podsłuchania z żadnej strony. Czyli wtedy też sobie zdawano doskonale sprawę z tego, co się dzieje. Natomiast w Bizancjum, być może pod wpływem wschodnich sąsiadów, a przede wszystkim Persji, wytworzono szeroko rozbudowane i sprawne państwowe służby informacyjne. Bizancjum miało zupełnie inne podejście, powiedziałbym nawet diametralnie różne. Podstawą w tych wszystkich służb, które powstały w Bizancjum, był przejęty z Rzymu i udoskonalony system poczty państwowej. Cursus publicus, opartej na zmilitaryzowanej jednostce gońców. Zapewniają mi szybką łączność, co jest podstawowym warunkiem skutecznego funkcjonowania każdej służby wywiadowczej. Chętnych do korzystania z państwowej służby, z państwowej poczty nie brakowało, a to oczywiście prowadziło do korupcji. I w 438 roku cesarz Teodozjusz II wydał kodeks reorganizujący służbę pocztową i ograniczający korzystanie z jej usług wyłącznie do osób pozostających w służbie państwowej. Prywaciarze zostali odcięci od poczty. Zarządzenia Teodozjusza II były bardzo szczegółowe. W tym swoim kodeksie On podał między innymi liczbę koni, mułów i osłów, które należało trzymać w gotowości na każdej stacji poczty i w każdym zajeździe, bo poczta się opierała na tym, że na trasie poczty państwowej były stacje, gdzie tylko zmieniano zwierzęta i zajazdy, gdzie można było zjeść, przespać się itd. itd. Przy czym najlepsze konie zarezerwowane były dla gońców. Korzystający z poczty, bo można było jechać albo samemu podróżować, albo rwali gońcy, którzy wieźli wiadomości. I dla gońców były najlepsze konie. Korzystający z poczty musieli mieć delegację, czyli odpowiednią powiastkę, to się nazywało bodajże evectio, i że taki i taki udaje się w celach w służbie państwowej stąd dotąd i ma prawo korzystać na tym odcinku z poczty. Takie evectio musiało być podpisane przez urzędnika odpowiednio wysokiej rangi, a w drodze delegowani mieli prawo do darmowych noclegów w pocztowych zajazdach oraz wiktu na koszt państwa. Gońcy dostawali suchy prowiant, także mogli posilać się w siodle, żeby nie było straty czasu. Natomiast pozostali podróżni w zajazdach. Sądząc z zachowanych dokumentów, menu bizantyjskich zajazdów pocztowych było bardzo zróżnicowane i wykwintniejsze niż olbrzymiej większości współczesnych restauracji lotniskowych, dworcowych czy moteli. Reforma Teodozjusza II sprawiła, że Cursus publicus, czyli ta poczta państwowa, funkcjonowała perfekcyjnie, o co dbali specjalnie ustanowieni przez cesarza inspektorzy, bardzo ładnie ich nazywano po łacinie curiosi, czyli ci co ciekawscy, można powiedzieć w ten sposób, sprawdzający wyrywkowo delegację, uprawniony do korzystania czy nieuprawniony, i donoszący do prefekta lub szefa cesarskiej kancelarii, on miał tytuł magister officiorum i de facto był to chyba najwyższy urzędnik państwowy. Takie od wykonawczych rzeczy, szef cesarskiej kancelarii, o przypadkach podróży bez delegacji lub nadużywania przywilejów gwarantowanych delegacją. Bo oczywiście zdarzali się tacy, co to nie dość, że na krzywy ryj tak zwany, pojechali pocztą państwową, to jeszcze wybrzydzali, że a to niedobre, a to nie ten, a łóżko twarde, a jedzenie nie to, co trzeba i tak dalej, i tak dalej. I od tego byli kuriozi, żeby takie przypadki tępić. Szybkość bizantyjskiej poczty z tamtych czasów była zdumiewająca. Jeszcze przed reorganizacją Teodozjusza historyk Sokrates Scholasticus odnotował w swym dziele Historia Ecclesiastica, że w 421 roku wiadomość o zwycięstwie w bitwie nad jeziorem Van na Wyżynie Armeńskiej goniec przywiózł do Konstantynopola trzeciego dnia, pokonując konno około 1600 km. Czyli po 500 km dziennie grzał konno. Taka była szybkość poczty. Jeszcze w VI wieku, kiedy już wszystko w Bizancjum zaczynało schodzić na psy, podróżny korzystający z poczty państwowej mógł dojechać z Konstantynopola do Rzymu w miesiąc, a jeśli była pilna potrzeba, to nawet w 24 dni. To jak podejrzewam, że dzisiaj gdyby pojechać pociągiem, to by się nie dało w 24 dni z Konstantynopola do Rzymu. Ale może by się dało. Sprawna poczta umożliwiała sprawne funkcjonowanie służb bezpieczeństwa, zwłaszcza służb bezpieczeństwa państwa. W Rzymie byli tak zwani frumentari, wywodzący się, to była taka służba bezpieczeństwa wewnętrznego, wywodzący się z kwatermistrzów armii, stąd to frumentari, dlatego że oni zaopatrywali armię w furażowanie, że tak powiem, furażowali. Ale skargi na nich, bo oczywiście każda służba bezpieczeństwa na świecie zawsze było, jest i będzie. I każda policja się bardzo szybko degeneruje, jest zawsze nieuczciwa, skorumpowana i bierze łapówki. I nadużywa władzy. Skargi na tych frumentarii, którzy stanowili tajną policję w czasach Imperium Rzymskiego, były tak liczne i powszechne, że bizantyjski cesarz Konstantyn a rzymski, a być może jeszcze rzymski Dioklecjan, czyli na przełomie, że tak powiem, rozpadu na dwa imperia i wyodrębnienie się Imperium Zachodniego, rozwiązał tę służbę. Na pewno zrobił to Konstantyn na terenie Bizancjum, a na jej miejsce utworzył nową organizację Agentes In Rebus, czyli Agenci Spraw Publicznych. Można to tak przetłumaczyć. Nazwa Agentes In Rebus pojawia się po raz pierwszy w dekrecie cesarza Konstantyna z 319 roku. Wiadomo stąd z tego dekretu, że tworzyli organizację paramilitarną zgrupowaną w specjalnej skoli, czyli w jakimś tam oddziale czy w koszarach jednocześnie, odmiennej od regularnej formacji wojskowej, chociaż agentes, podobnie jak żołnierze Gwardii Imperialnej, zakwaterowani byli w Pałacu Cesarskim, żeby zawsze byli pod ręką. Agentes mieli umundurowanie podobne do wojskowego, 5 stopni z awansami, podobnie jak w wojsku, oraz podobny co żołnierze czas służby. Liczebność tej skoli, czyli tego oddziału Agentes in Rebus, czyli tajnej policji bezpieczeństwa, zależała od potrzeb cesarza i administracji państwowej. Zazwyczaj było ich kilkuset, ale cesarz Julian ograniczył liczbę agentes do 17, zmuszony do tego licznymi skargami prowincjonalnych urzędników na nadużycia władzy ze strony zaufanych funkcjonariuszy Basileusa, czyli cesarza. Znowu, chłopcy się skorumpowali, nadużywanie władzy, no i przetrzebiono ich do 17. Ale cesarz Julian długo nie panował i znowu wróciła liczba, bo już kodeks Teodozjusza stanowił, że skola może liczyć 1124 agentes. Cesarz Leon I zwiększył liczbę do 1248. I wszystko wskazuje na to, że ludzie ci, czyli w sumie na całe imperium, w najlepszym przypadku 1250 ludzi, to byli zaufani z najbardziej zaufanych. Bo dobór był bardzo rygorystyczny, ale też obowiązki były bardzo duże. A prerogatywy bardzo szerokie, ale obowiązki bardzo duże. Cesarz Konstancjusz powierzył agentes nadzór nad gońcami i funkcjonowaniem poczty państwowej, czyli nad najważniejszymi rzeczami, najtajniejszymi, nazwijmy to, rzeczami, decydującymi o polityce państwa i o po prostu wiadomościach, jakie miała najwyższy szczebel administracji cesarstwa. Agentes nadzorowali także wykonanie cesarskich poleceń, dowozili te polecenia administratorom w terenie, nazwijmy to, w prowincjach, nadzorowali funkcjonowanie administracji lokalnej, pracę zarządców prywatnego majątku cesarza. Ubecja? No, w czasach Gierka było dokładnie to samo. To przecież służba bezpieczeństwa dowoziła, co dokumenty przewoziła. Jeżeli nie telefonicznie, to nie urzędnicy partyjni, tylko że do tego powoływało się UBK, czy tam SBK, który jechał samochodem z Warszawy do województwa i dowoził tam pierwszemu sekretarzowi wojewódzkiemu albo wojewodzie odpowiednie zarządzenie. Dokładnie to samo. Proszę Państwa, nic się nie zmienia. Od czasów bizantyjskich co chwila będziemy mieli dokładne kopie w odniesieniu do dzisiejszych tych. Zresztą nie tylko w Polsce, we Francji jest to samo. Jak coś jest bardzo ważnego, to jadą ubeki. Oni nadzorują przewiezienie jakichś materiałów państwowych. A u nas to już zdecydowanie. Agentes in Rebus prowadzili również wywiadowczą ochronę w prowincjach pogranicza. I to już jest również w portach i na statkach handlowych, czyli jak gdyby regulowali wjazd na teren Bizancjum. Zajmowali się, nazwijmy to, kontrolą wiz. Z agentes najwyższych rangą, o dużym stażu i doświadczeniu, dobierano także grupę szczególnie zaufanych, których zadaniem było wykrywanie antycesarskich spisków i aresztowanie szpiegów. Czyli wszyscy byli zaufani, ale byli też jeszcze bardziej zaufani, którzy byli już używani do najwyższego szczebla ochrony państwa. Nazwijmy to grupa specjalna. Cesarz lub szef imperialnej kancelarii, któremu podlegali, oni podlegali tylko dwóm ludziom, ta grupa specjalna. Albo szefowi kancelarii, bo de facto on nimi zarządzał, albo cesarzowi bezpośrednio. I cesarz i szef imperialnej kancelarii zlecał im również inwigilację osób podejrzanych i to zarówno na obszarze cesarstwa, jak i za granicą. W jednym z iluminowanych XIV-wiecznych manuskryptów zachował się rysunek, jak dwaj agentes wysłani przez cesarza Leona VI podsłuchują dwóch mężczyzn podejrzanych o knucie przeciwko Bazileuszowi i to prawdopodobnie na terenie Hiszpanii. Czyli wysłano ich w trop. Ale korpus tych Agentes in Rebus był odpowiednikiem współczesnej Służby Bezpieczeństwa Państwa. Równolegle działała też i inna organizacja, Biuro do Spraw Barbarzyńców, Scrinium Barbarorum, i to jest pierwsza odnotowana w historii komórka prowadząca kontrwywiad polityczny. I stricte już kontrwywiad. Najwcześniejsza informacja o biurze pochodzi z V wieku. I sądząc z niej, była to komórka wyjątkowo elitarna. Liczyła 4 funkcjonariuszy, wybranych ze szczególnie inteligentnych i zaufanych agentes in rebus. Czyli to już była taka śmietanka ubecka, nazwijmy to. Lub urzędników innych instytucji. Podlegały im prowincje cesarstwa, Azja, jeden z nich, Pont, drugi z nich, Orient, trzeci z nich, Tracja wraz z Ilirią, czwarty. Każdy miał jedną prowincję. Formalnie Biuro do Spraw Barbarzyńców zajmowało się opieką nad przybywającymi do Konstantynopola poselstwami, stąd nazwa, orszakami władców oraz ważnymi osobistościami cudzoziemskimi. Zapewniało to biuro tłumaczy, kwatery, wikt i opierunek. Czyli to odpowiednikiem polskim byłby Interpres kiedyś, za komunistycznych czasów, gdzie było dosłownie dokładnie to samo. Też najwierniejsi z wiernych ubeków, też zapewniali tłumaczy, wikt, opierunek, opiekę itd. Nic, żadnej zmiany. W dziele o strategii, a raczej to nie tyle to jest dzieło, co instrukcja dla administracji państwowej, z VI wieku jest jednak znamienna uwaga. Cytuję. Przybywający do nas posłowie winni być podejmowani z godnością i szczodrobliwością, ponieważ posłów wszędzie traktuje się z najwyższym szacunkiem. Ich służbę należy jednak bacznie obserwować, aby zapobiec jej zbieraniu wiadomości drogą pytań zadawanych naszym mieszkańcom. Kontrwywiad? Od góry do dołu. Inwigilacja służby, obserwacja, zapobieganie przenikaniu przeciekom informacyjnym. Biuro do Spraw Barbarzyńców zbierało też z wszelkich możliwych źródeł informacje o ościennych krajach i ludziach z aparatu władzy w ościennych państwach i ludziach wpływowych wśród ościennych ludów. A potem zakładano im teczki. I to dokładnie teczki. Każdy miał teczuszkę, taki już, który się w biurze do spraw barbarzyńców. Każdy barbarzyńca miał, który się znalazł na celowniku biura do spraw barbarzyńców, miał teczuszkę. Kto ma jakie wpływy, jakie ma korzenie i co może na nim zrobić dobre wrażenie, kogo można przekupić i za ile. Te ostatnie informacje były szczególnie cenne, gdyż łapówki uważane były w Konstantynopolu za szczególnie ekonomiczne narzędzie prowadzenia polityki zagranicznej. Wór złota był bowiem znacznie mniej kosztowny niż mobilizacja armii i wyprawa wojenna. Kierowano się przy tym zasadą, że nie ma ludzi nieprzekupnych. Trzeba tylko dobrać odpowiednią łapówkę, W tym jest problem. I tutaj teczki biura do spraw barbarzyńców były szczególnie przydatne. Pod koniec XI wieku sułtan Seldżuk wysłał do Konstantynopola poselstwo dla polubownego rozstrzygnięcia sporów granicznych. Cesarz Aleksy I Komnen zawarł ciche porozumienie z posłem sułtana i za solidną łapówkę wynegocjował twierdzę Sinope. Nadpograniczną twierdzę. Zanim sułtan dowiedział się o przeniewierstwie swego wysłannika, wojska bizantyjskie zajęły graniczną fortecę. I były. W 1270 roku cesarz Michał VIII darem złota, nie wiadomo ile, ładunek statku, no raczej duży, dlatego że w źródłach jest, że to był ładunek statkiem złota. O! Statkiem złota, to by można było tak przypowiedzieć. Przekonał papieża Mikołaja III, który w konsekwencji oddalił groźbę ataku na Bizancjum ze strony panującego na Sycylii Karola Anżu. Papież zakazał ambitnemu Karolowi, Karol chciał zostać cesarzem Bizancjum, a papież zakazał mu atakować Konstantynopol i zalecił mu organizację wyprawy krzyżowej do Tunezji. Chcesz się bić? To się wyprawiaj ze swojej Sycylii do Tunezji na drugą stronę, że tak powiem, wody, ale nie tam, nie w kierunku Konstantynopola, bo od Konstantynopola wala. Kosztowało to statek złota, owszem, ale było tańsze niż robienie obrony i organizowanie obrony i potem ewentualne straty wojenne. Przy czym oczywiście nie wiadomo, czym by się taka wojna skończyła. Zbierane skrzętnie materiały wywiadowcze sprawiały i przechowywane te w biurze do spraw barbarzyńców, że udając się z poselstwem, bizantyjscy dyplomaci byli doskonale poinformowani, dlatego że jak dyplomata wyjeżdżał gdzieś w poselstwo, to w Konstantynopolu najpierw robiono mu szkolenie i prano mu dokładnie mózg i dostawał taki briefing, co ma załatwić, z kim ma rozmawiać, wszystko było, tylko oparciem dla tego całego briefingu było właśnie te teczuszki w biurze do spraw barbarzyńców. I oni doskonale wiedzieli, z kim mają rozmawiać i kto to jest. I właśnie kto to jest, czy można go przekupić i za ile, a co na niego działa, czy lubi to, a to lub nie lubi tamto, a jakie ma korzenie, to znaczy jakich argumentów historycznych należy użyć. Tak, to wszystko było w szkoleniu dyplomatów bizantyjskich, którzy wyjeżdżali w misję poselską. I dzięki temu takim szkoleniom dyplomacja bizantyjska potrafiła zawierać korzystne porozumienia i tak manewrować, że Bizancjum miało niemal zawsze jakiegoś sojusznika za geograficznymi plecami swojego przeciwnika. Z tyłu za nim zawsze mieli zaprzyjaźnione plemię, państwo, coś, w razie czego my się bronimy od frontu, a wy atakujecie od tyłu. Płytkim wywiadem wojskowym i kontrwywiadem na zagrożonym najpierw przez Persję, a później przez Arabów pograniczu w Azji Mniejszej zajmowała się kolejna organizacja wywiadowcza, struktura wywiadowcza, specjalna jednostka gwardii zwana Akritai. Złożona była z pieczołowicie dobieranych najlepszych żołnierzy i miała za zadanie prowadzić rozpoznanie sąsiadujących ziem, alarmować Konstantynopol na wypadek zagrożenia oraz zapobiegać przenikaniu wrogich szpiegów i tajnych agentów na terytorium Bizancjum. Rozmieszczone w stałych strażnicach niewielkie oddziały Akritai odznaczały się mobilnością, znajomością terenu działania i umiejętnością przetrwania na wrogim terytorium. Poszczególne strażnice komunikowały się wzrokowo, czyli gdzieś tam ktoś siedział wysoko i patrzył, gdzie jest następna strażnica, zaś zebrane informacje przekazywano do Konstantynopola gońcami poczty państwowej. Kiedy Arabowie opanowali część Cylicji, to jest jedna z prowincji, znaczy tam wchodząca w skład Azji Mniejszej, chyba w Azji Mniejszej, i zaczęli wdzierać się szybkimi zagonami na bizantyjskie ziemie, system łączności zmieniono, dlatego, bo nawet ta szybka poczta państwowa była zbyt powolna kiedy już wypatrzono taki zagon kawalerii arabskiej idący po łupy. I stworzono system sygnałów ogniowych. Ze stanowiska na stanowisko, to znaczy, że strażnicy, która miała gdzieś tam na jakimś wzgórku, była strażnica na wzgórku gdzieś mieli, czy na górze mieli to stanowisko ogniowe, sygnalizacyjne. Wzdłuż całej granicy to szło. Dalej przez całą Azję Mniejszą, czyli tam spory kawałek drogi, też około chyba będzie gdzieś blisko 1000 kilometrów, aż na wieżę kościoła Faros, która górowała, ta wieża kościoła Faros górowała nad Pałacem Cesarskim. Czyli było widać z Pałacu Cesarskiego, co się dzieje. Zwierzę alarm do pałacu wszedł błyskawicznie, że tak powiem. Trzeba powiedzieć, że snad granicy do Konstantynopola też szedł błyskawicznie, albowiem stojące posterunki te ogniowe były obsadzone całą dobę i były przez specjalnych żołnierzy łącznościowców, jak można ich nazwać, których wymieniano na dyżurach. Oni mieli 2-tygodniowe dyżury i potem co 2 tygodnie wymieniano ekipę taką pilnującą takiego stanowiska ogniowego. Byli na tyle sprawni i tak sprawni, że jeśli wierzyć zapisom, które przetrwały do dzisiejszych dni, alarmowa wieść z pogranicza docierała do Konstantynopola w ciągu godziny. Około 1000 kilometrów. W ciągu godziny potrafili zaalarmować. Jedni drugich, jeden drugich ogniowym alarmami. Czyli była to sprawna służba. To był wywiad płytki, ten na pograniczu, czyli innymi słowy mówiąc, była to Akritai byli odpowiednikiem polskiego przedwojennego KOP-u, a po wojnie WOP-u, czyli dzisiaj Straży Granicznej, która też prowadzi płytki wywiad i też dba o to, żeby nie przenikało nic na teren kraju. Natomiast wywiad głęboki, popatrzcie Państwo, ile jest organizacji w Bizancjum w stosunku do rzymskiej, gdzie prawie taki wywiad. Szef garnizonu na pograniczu, to niech się martwi, tak? Jego problem, on stoi i broni imperium. Wywiad głęboki prowadzony był przez bizantyjskich wywiadowców infiltrowanych specjalnie na terytorium potencjalnych przeciwników, zazwyczaj pod przykryciem kupców lub podróżników, a także przez tajnych przyjaciół. Kryptoi filoi, oni się tak nazywali. Czyli zwerbowaną agenturę, ładnie się to nazywało, tajny przyjaciel, czyli takie brzydko brzmi, zwerbowana agentura. Werbunek prowadzono tych przyjaciół, prowadzono niemal na takich samych zasadach, co dzisiaj. Pieniądze, afiliacja religijna, niezadowolenie polityków lub wysokich urzędników państwowych z działań aktualnie rządzącej ekipy. Prawie że to samo, co teraz. Zachowały się świadectwa też pracy na dwie strony. A jakże? Coś nowego teraz? Przewerbowanie? Nie. Perski władca Chosroes, on się jego chyba czyta. Czy Chosroes, czy Kosroes, bo ja nigdzie nie potrafiłem znaleźć prawidłowej wymowy polskiej. Podniósł zwyczajowe stawki nagle i przewerbował bizantyjskich wywiadowców. I jak odnotował kronikarz Prokopius z Cezarei w swych anegdotach, to jest, można to znaleźć, te anegdota są w internecie całe w tłumaczeniu na angielski. Jako tajna historia Bizancjum bodajże, w każdym razie Prokopius napisał, że dzięki tej podwyżce, nagłej podwyżce płac, honorariów, Chosroes odebrał swą nagrodę w wiadomościach, to znaczy prawdopodobnie od tych przewerbowanych dowiedział się bardzo dużo, przede wszystkim to, czym się interesuje Bizancjum. Jakie oni zadania dostali, jakie informacje mieli do zdobycia. Bizancjum miało też tajnych przyjaciół na bułgarskim dworze, ale pozbyło ich się bardzo szybko przez łatwowierność cesarza Konstantyna V. Wrogi w sercu Bizancjum, bułgarski kagan Celerik, zmamił Basileusa, czyli Konstantyna V, bo to był oficjalny tytuł, był nie cesarz, tylko Basileusz, cesarz. sugestią ucieczki do Konstantynopola przed buntującymi się bojarami. Celerik powiedział, że ma zamiar uciec do Konstantynopola. Ale poprosił przy tym Konstantyna o przysłanie mu listy sympatyków Bizancjum wśród bojarów, żeby mógł rozeznać, kto jest jego potencjalnym sojusznikiem i kogo ewentualnie on ma zabrać ze sobą do Konstantynopola, żeby tworzyć przy pomocy, nazwijmy to, potem odzyskać władzę przy pomocy sił wojskowych Konstantynopola, bizantyjskich. Naiwny cesarz wysłał listę tajnych przyjaciół na bułgarskim dworze, a Celerik wezwał kata i pozbył się opozycji, likwidując jednocześnie bizantyjską agenturę. To, o ile pamiętam, to gdzieś tam kilkuset ich wykończył od razu, kilkaset osób. Z zachowanych dokumentów wynika, że bizantyjskie siatki agenturalne funkcjonowały również w Arabii. Centrym agentem w Bagdadzie był niejaki Mikołaj, były poborca podatkowy, który oskarżony o nadużycia uciekł z Bizancjum do Arabów i przeszedł na islam. Wiele jednak wskazuje, że afera finansowa i oskarżenie o sprzeniewierzenie Mikołaja zostały sfingowane dla zapewnienia mu wiarygodnej legendy. W politycznie decydującym momencie bowiem w stosunkach bizantyjsko-arabskich dowódca garnizonu wojsk na pograniczu otrzymał z Bagdadu przesyłkę od Mikołaja, kawałek zabarwianego na czarno płótna. Kazał uprać to płótno, wówczas czarny barwnik puścił i ukazał się napis. I napis ten był zakodowany jeszcze, żeby było śmiesznie. Wiadomość przekazaną natychmiast do Konstantynopola, co umożliwiło Radzie Regencyjnej podjęcie korzystnych decyzji politycznych. Tam chodziło o próbę zrobienia spisku i przez faceta, który usiedział u Arabów, a miał pretensje i wpływy w Konstantynopolu i chciał zrobić zamach stanu. A wiadomość dotyczyła w ten sposób, że jego nie należy się obawiać, dlatego że ta cała jego rewolta ma krótkie nóżki i nie otrzyma poparcia arabskiego. Co i tak się skazała Rada Regencyjna, która debatowała, czy już zaczynać wojnę, czy nie, jak się bronić i co, a po prostu odpuściła. Nie trzeba robić mobilizacji, nie trzeba robić niczego. Rewolta rzeczywiście wybuchła za parę, nie pamiętam czy dni, czy tygodni się skończyła i było tak. Ale to akurat nie tu jest nam ważne. Przedstawiony opis wypadków, jak to się wszystko odbywało, świadczy, że Mikołaj musiał mieć uzgodniony wcześniej system łączności między pograniczem a Bagdadem, no bo jakoś zawiadomił tego dowódcy garnizonu, tak? Sposób utajniania wiadomości. Dowódca garnizonu, jak dostał czarny kawałek płótna, to kazał uprać, no to wiedział. Po cholerę by kazał prać czarne płótno, tak wyrzuciłby do kubła. Oraz hasło informujące, że ktoś, kto przywiózł, że posłaniec, który, obojętnie kto, ktoś to pośrednik, posłaniec, który przywiózł coś, przesyłkę, to tam są tajne wiadomości. To musiało być, no więc jeżeli musiało być, to musiało być wcześniej uzgodnione, tak? Bo ten siedział w Bagdadzie cały czas, Mikołaj. Poza tym Mikołaj skąd by wiedział, że ma tego szukać i się niuchać za próbą rewolty, tak? Może by szukał czego innego, więc musiał dostać zadanie. Żeby mu postawić zadanie z Konstantynopola, no to musiało być umówione z nim wcześniej cały system łączności, żeby był. Więc w związku z czym, że ma uzyskać konkretne informacje. A więc utrzymywano z nim dwustronną łączność, do niego i od niego. To wszystko przemawia za tezą, że Mikołaj był raczej sprytnie legendowany i infiltrowany na terytorium kalifatu, a nie zwerbowanym na miejscu. Kiedy Arabowie zajęli Syrię, Afrykę Północną i Egipt, to funkcjonowały na tych ziemiach szeroko rozbudowane siatki szpiegowskie Bizancjum, ale one działały w oparciu o lokalne społeczności chrześcijańskie, które zostały tam pod wpływem Arabów. Reforma administracyjna Bizancjum w połowie VII wieku dokonana i utworzenie okręgów wojskowych zwanych temata spowodowała zmiany w systemie wywiadu wojskowego. Pozyskiwanie informacji o charakterze wojskowym należało do obowiązków dowódcy okręgu wojskowego, który miał tytuł strategusa, w którego sztabie za wywiad odpowiedzialny był kwatermistrz. Zbieranie informacji o znaczeniu taktycznym zajmowały się niewielkie grupy zwiadowców tworzone na szczeblu każdej tagma. Tagma to był odpowiednik jak gdyby pułku, bo to liczyło 400 żołnierzy. I było odpowiednikiem rzymskiego legionu. Zadaniem zwiadowców było rozpoznanie terenu przyszłych działań i zebranie wiadomości o źródłach wody, drogach, ścieżkach, brodach, lokalnych mieszkańcach i tym podobnych. Typowe taktyczne rozpoznanie. W razie potrzeby zwiadowcy też wyprawiali się po języka, a potem przesłuchiwali tych wziętych jeńców. Bizancjum miało także wywiad morski, proszę Państwa. Prowadziły go sztaby stałych baz marynarki wojennej, rozmieszczonych w strategicznych punktach imperium. Na Morzu Czarnym był to ufortyfikowany Cherson i na Krymie. Z bazy Aila w Zatoce Akaba obserwowano, co dzieje się w akwenie Morza Czerwonego. Baza Abydos strzegła Dardaneli i Morza Marmara. Z Dyrrachium, czyli obecnego Durazzo w Albanii, kontrolowano Adriatyk. Z baz na Sycylii i Sardynii nadzorowano zachodnie akweny Morza Śródziemnego. Ale strategicznie i wywiadowczo najważniejsza była wzniesiona z rozkazu cesarza Justyniana afrykańska baza marynarki wojennej Septem, czyli dzisiejsza Ceuta, na afrykańskiej stronie wejścia, to jest słupów Herkulesa, czyli wejścia, po drugiej stronie jest Gibraltar, po hiszpańskiej jest Gibraltar, a po drugiej stronie jest Ceuta. Podobnie jak dzisiejszy Gibraltar, strzegła ona przejścia z Oceanu Atlantyckiego na Morze Śródziemne i była ufortyfikowana tak silnie, że wspominany już historyk Prokopius oceniał ją jako nie do zdobycia. Pisał o nim nie do zdobycia. W Septem mieścił się znaczący ośrodek bizantyjskiego wywiadu morskiego, skąd prowadzono rozpoznanie wybrzeża Hiszpanii, Galii, Włoch, aż po akwen Adriatyku i zbierano informacje o charakterze wojskowym, politycznym i gospodarczym. Tworząc ten ośrodek, Justynian zobowiązał swoich następców, by strzegli Septem jak źrenicy oka, bo z niej widać całe Morze Śródziemne. Dzisiaj Brytyjczycy tak strzegą Gibraltaru, bo z Gibraltaru z drugiej strony widać całe Morze Śródziemne. Ale Justynian nie był jedynym cesarzem troszczącym się o utrzymanie służb wywiadowczych na odpowiednio wysokim poziomie profesjonalnym. Przypisywane cesarzowi Maurycemu dzieło Strategikon z końca VI wieku zawiera zasady prowadzenia wywiadu i analizowania zebranych informacji. Jest w nim ważna lekcja dla rządzących, której w Bizancjum przestrzegano z dobrym skutkiem. I lekcja ta brzmiała: nigdy nie odpraw wolnego lub niewolnika, ani w dzień, ani w nocy, ani kiedy śpisz, ani kiedy jesz, ani kiedy jesteś w kąpieli, jeśli powie ci on, że ma dla ciebie wiadomość. I to tyle. Model służb